jakie są wasze wrażenia po zakończonym spektaklu, bo na pewno nie było to łatwe do zagrania? No oczywiście, no było trudno, stres i emocje, no ale jak widać nam poradziliśmy sobie i mieliśmy ogrom zabawy i naprawdę było warto. A możecie coś więcej powiedzieć, jak szły próby przed przedstawieniem? Jeżeli chodzi o próby, to tak naprawdę chcielibyśmy ich więcej, prawda? Na pewno każdy aktor marzy o tym, żeby móc się dobrze przygotować. Natomiast myślę, że dzięki dużej ilości pracy i serca włożonych czy to przez aktorów, czy też przez panie reżyserujące, no próby były bardzo udane. Dobrze, to z czym miałaś największy problem? Z trzymaniem gałęzi. Wiesz, jakie to jest ciężkie? Dosłownie, to mi... miałam taki duży konar i trzymałam go za taką cieniutką gałązkę i trzymałam go tak. Z tym miałam największy problem, ale tak ogólnie podoba mi się efekt końcowy. Utrzymałam tę gałąź, jestem z siebie dumna i tak. Wszyscy są z ciebie dumni, Ola. Ooo, jak to dziękuję. Jak się czułeś w swojej roli? No, czułem się całkiem dobrze. To jest taka rola, która... Rola, w której powinno się skupić na tym, żeby dać wybrzmieć jednak innym aktorom, bo tutaj Gustaw był ważniejszą postacią, ja robiłem takie tło, więc nie czułem na sobie jakiegoś wielkiego stresu też z tego powodu, no i myślę, że byłem dobrym tłem dla chłopaków. A teraz mamy przyjemność przeprowadzić wywiad z panem Michałem Wodzem. Jak się panu podobał efekt końcowy z wykorzystaniem pańskiej muzyki? No muszę przyznać, że to był pierwszy raz, kiedy napisałem muzykę do sztuki i z wielką tremą, ale też z wielką przyjemnością się podjąłem tego zadania. Ale patrząc na efekt końcowy, mogę powiedzieć, że w sumie jestem dumny z tego, że w tak świetnie zagranej, w tak świetnie zaprezentowanej tutaj przez młodzież z Dąbrowskiej sztuce właśnie moja muzyka mogła znaleźć miejsce. Jestem bardzo dumny z tego powodu. Dziewczyny, jakie są wasze wrażenia po zakończonym spektaklu? Przede wszystkim czuję ogromną ekscytację i radość z tego, że się udało, bo w momencie, w którym weszłam na scenę, to tak myślę, że każdy z nas mógł mieć to takie doświadczenie, że w momencie, w którym się wchodziło, to po prostu czuliśmy, że my wszyscy jesteśmy w tym razem, jako cała grupa minus jeden. I to po prostu było tak dobre doświadczenie i zostanie ze mną na lata, z całą pewnością. I cieszę się, że mogłam właśnie z tymi ludźmi i właśnie to przedstawienie pokazać innym. Jest naprawdę coś pięknego. Jakie są twoje wrażenia po spektaklu? Ja się bardzo cieszę, z jednej strony, że mamy to już za nami, ale tak z drugiej, że udało nam się to wystawić bez większych komplikacji, bo naprawdę często miałam wrażenie, że łopanie, to się tak posypało, że już nie ma co zbierać, ale jakoś wyszło. I tak naprawdę mam wrażenie, że z tych czasami popiołów rozbudowaliśmy nawet zamek z tych popiołów, ale ten zamek jest świetny, bardzo mi się podobał. I generalnie całe przedstawienie wniosło bardzo dużo we mnie emocji. Ja miałam w ogóle straszny stres przed wejściem na scenę, ale już nawet nie widziałam tego tłumu przed sobą. Przepraszam, ja tak macham przed ręką, przed twarzą. Już nie widziałam w ogóle tego tłumu przed sobą, tylko była scena i ludzie, z którymi tak świetnie się czuję i tak dobrze nam się razem współpracuje. I myślę, że daliśmy z siebie naprawdę wszystko. I bardzo podobał mi się efekt. Jestem przeszczęśliwa generalnie. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogliśmy to dzisiaj wystawić.